Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Louwado seja nosz Senhor Jezus Chrystus. Kochani młodzi z Polski, wita Was cała Brazylia. Bardzo się cieszę, że łączycie się z nami duchowo. Pozdrawiam Was gorąco, bo tutaj jak zawsze jest bardzo ciepło. Pozdrawiam od młodych zgromadzonych na Światowych Dniach Młodzieży w Brazylii wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem. Jest nas tutaj bardzo dużo. Witam Was z rozmodlonego, rozśpiewanego i pełnego entuzjazmu Rio de Janeiro. Mam na imię siostra Solange. Przyjechałam na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro z Krakowa, z Łagiewnik. Ale urodziłam się tutaj, w tym mieście. My Brazylijczycy, wszystkich urodzonych w Rio, nazywamy się Carioca. Witam Was zatem jako Carioca. Brazylia to piękny, bardzo duży kraj. Kilkakrotnie większy od Polski. Rio jest położony nad Oceanem Atlantyckim, wśród malowniczych wzgórz i plaż i pięknej przyrody. Jest jej bardzo dużo. Symbolem bogactwa natury w Brazylii jest Amazonia, na północy kraju. Cała ta przyroda nie tylko cieszy oko, lecz sprzyja też kontemplacji Pana Boga. Młodzi z Brazylii są religijni, spontaniczni w wyznawaniu wiary, którą chętnie wyrażają śpiewem i tańcem. Kochani, niestety, jak wszędzie, mamy też w Brazylii swoje problemy i zmagania. Nie zawsze piękno natura idzie w parze z pięknem duchowym czy moralnym. W Brazylii są duże różnice społeczne. Obok bogatych żyją biedni, zwłaszcza w tak zwanych favelach. Dzieci i młodzież też wchodzą na niewłaściwą drogę. I myślę, że tutaj jest miejsce na Boże miłosierdzie. To wspaniałe spotkanie młodych z całego świata, które właśnie przeżywamy w Rio, niesie nadzieję na powrót wszystkich zagubionych do miłosiernego Boga. Jak bardzo tego pragnę. Dla mojej ojczyźny i dla całego świata. A teraz zapraszam Was do obejrzenia krótkiej prezentacji, która pokazuje, jak orędzie o Bożym Miłosierdziu dociera do najdalszych zakątków świata i rodzi ufność w serca wielu. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia w Polsce. A Ty masz. Nos encontramos na Polonia. Truth, abiding light, but your mercy is greater than them all. Only hope in despair, rest for heart, peace in fear, and the remedy for the children of the fall.
Jesus.